Panie ministrze, dzisiaj w nocy wyszedł pan na wolność. Po tym, jak w piątek odebrano panu immunitet posła i zatrzymano pana w związku z zarzutami w sprawie pracy w Funduszu Sprawiedliwości. Jednak dzisiaj wyszedł pan na wolność w związku ze skandalem międzynarodowym, bo tak jasno trzeba powiedzieć, ponieważ prokurator generalny minister sprawiedliwości nie zauważył, że ma pan jeszcze immunitet członka Zgromadzenia Rady Europy. Jak pan to skomentuje? To przede wszystkim pokazuje, że ta zorganizowana grupa przestępcza pod kierunkiem Donalda Tuska, która najpierw bezprawnie weszła do mediów publicznych, następnie do prokuratury, potem rozpruwali szafę w Krajowej Radzie Sądownictwa. No, z jednej strony okazała się gangiem Olsena, bo rzeczywiście dość późno panowie prokuratorzy zorientowali się, że mam immunitet również jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i uchylenie immunitetu polskiego nie wystarczy. Tu nie chodzi o chowanie się za immunitetem, tutaj chodzi po prostu o dochowanie standardów, w tym wypadku standardów międzynarodowych w stosunku do posłów opozycji, kimkolwiek oni by nie byli. To jest po prostu podstawa zasad demokracji, praworządności. No zresztą takie rzeczy powinien widzieć prokurator generalny, na co wskazał sam poseł i mecenas Roman Giertych, że jest to naprawdę kompromitujące. Czy w takiej sytuacji możemy powiedzieć, że właściwie jedynym rozwiązaniem, gdzie prokurator generalny w osobie też ministra sprawiedliwości nie dopatrzył tak ważnej informacji, doprowadził do skandalu międzynarodowego, czy to jest powód do dymisji po prostu ministra sprawiedliwości? Niewątpliwie jest to powód do dymisji co najmniej ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Jestem zaskoczony, że jeszcze nie zachował się honorowo i nie podał się do dymisji, ale nie zgodzę się niestety pani redaktor, i mówię to z żalem, z tezą, że nie wiedział, bo niestety wiedział, tak? Może dość późno się zorientował, ale to przecież z Ministerstwa Sprawiedliwości. W ostatniej chwili przyszły dyrektywy polityczne do rzekomo niezależnej prokuratury. Mam na myśli te dwie opinie, które zostały ujawnione przez pana posła Sebastiana Kaletę na skutek interwencji poselskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. I co się okazuje? Minister Myrcha z ministrem Bodnarem, minister Bodnar przekazał, jak przekazują teraz media do prokuratury, te opinie w formie dyrektyw politycznych pisanych językiem Federacji Rosyjskiej. To były opinie zamówione pod tezę, że rzekomo można działać dalej, bo w tej sprawie immunitet mi nie przysługuje. Tak samo jak Federacja Rosyjska argumentowała, że Nadii Sawczenko nie przysługuje immunitet właśnie jako delegatki do Rady Europy ze strony Ukrainy. Więc wiedzieli, doskonale wiedzieli, że ten immunitet przysługuje, ale szli w zaparte. Zresztą ja, zgłaszając się do prokuratury w piątek po uchyleniu polskiego immunitetu, zgłosiłem się również z intencją, żeby poinformować o bezprawności ewentualnych prób zatrzymania mnie czy przedstawiania zarzutów w związku z, nie tylko z bezprawnością, w związku z faktem, że to były osoby, które nie miały umocowania prawnego, żeby działać. Mam na myśli prokuratora Korneluka, podającego się za prokuratora krajowego, i w konsekwencji wszystkich, którzy przez niego byli awansowani czy powoływani na różne funkcje, ale właśnie ze względu na ten immunitet. Przedstawiłem to w poniedziałek. No, pomachali mi przed nosem tymi niepodpisanymi, jak sądzę, opiniami, które nie mają nic wspólnego z prawem, no bo sama Rada Europy w oświadczeniu jej przewodniczącego następnego dnia potwierdziła mój immunitet. Zresztą mecenas Bartosz Lewandowski w trakcie posiedzenia aresztowego, ale też wcześniej we wniosku właśnie o skierowanym właśnie do prokuratorów, aby odstąpić od wszelkich czynności i zwrócić się do Rady Europy o uchylenie mój immunitetu, jeżeli prokuratura ma zamiar działać w tej sprawie. No, cała argumentacja prawna została przedstawiona. I co się działo? Czy prokurator
cofnął wniosek o areszt? Nie. Czy po informacji od przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, prokurator, który powinien dbać o praworządność i przestrzeganie polskiego i międzynarodowego prawa, wystąpił z taką inicjatywą? Nie. To dopiero mecenas Lewandowski skontaktował się wieczorem z sędzią, poinformował ją o fakcie i to sędzia, no, obawiając się odpowiedzialności za przetrzymywanie bezprawne w tej sytuacji plus przestępstwo urzędnicze, no, grozi do 10 lat pozbawienia wolności i tę odpowiedzialność na siebie pewne osoby wzięły. Sąd zdecydował, że nie będzie brał na siebie tej odpowiedzialności. W nocy zwołał posiedzenie aresztowe i oddalił wniosek prokuratury, co nie zmienia faktu, a bezczynność prokuratury potwierdza, że do ostatniego momentu szli w zaparte. W związku z tym dzisiaj będziemy składać zawiadomienie do prokuratury w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, bezprawnego pozbawienia wolności, przestępstwa urzędniczego ze strony decydentów, mam na myśli tutaj Bodnara, Myrchę. Zakładam również, że Tuska, wykonawców, czyli prokuratorów i pomocników, czyli autorów tych pseudoopinii. Wróćmy jeszcze raz do samego momentu zatrzymania. Wiemy, że to był raczej upokarzający spektakl. Nałożono panu kajdanki. Co się jeszcze wydarzyło i proszę powiedzieć, czy to wszystko proceduralnie było faktycznie niezbędne? To był spektakl polityczny, medialny. To było absolutnie zbędne i w mojej ocenie również bezprawne. Dlaczego bezprawne? Bo w piątek zgłosiłem się dobrowolnie do prokuratury. Zadeklarowałem, że mogę poczekać na pismo z Sejmu potwierdzające uchylenie mojego immunitetu, żeby właśnie przedstawić stosowne informacje i stanowisko. Żaden z prokuratorów nie był zainteresowany, w związku z tym mój pełnomocnik zostawił informację, która dotarła właśnie do prokuratorów z danymi kontaktowymi, z deklaracją, że w każdej chwili możemy zgłosić się do prokuratury, mogli zadzwonić, tak samo jak mogli zadzwonić do Rady Europy i zapytać, czy mam ten immunitet, czy nie. No, nie skontaktowali się, a zamiast tego około 14 bodajże miałem wizytę kilkunastu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy na polecenie, nie chodzi tutaj o sformułowanie jakichś pretensji do samych funkcjonariuszy, no, którzy po prostu dostali takie, a nie inne polecenie, ale nie, w mojej ocenie nie mam żadnej wątpliwości, że było to zlecenie polityczne na urządzenie właśnie takiego spektaklu. To oczywiście będzie też przedmiotem osobnego zażalenia, więc nakładanie kajdanek, rewizje osobiste i następnie transportowanie przez grupę zamaskowanych funkcjonariuszy w kominiarkach. No cóż, jako członek groźnej, zorganizowanej grupy przestępczej, który wcześniej zgłasza się do prokuratury krajowej, najważniejszej instytucji prokuratorskiej w państwie i nikt się tym nie interesuje, a po trzech dniach tego typu akcja, no nie wiem, co mogło się takiego wydarzyć w głowach prokuratorów, że nagle uznali, że jednak jestem niebezpieczny. No trochę drwię oczywiście, ale myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że w tej sprawie chodzi tak naprawdę o polityczny spektakl i polityczną zemstę. Jak pan sądzi, co się może dalej wydarzyć? Dzisiaj w wywiadzie sędzia Igor Tuleja, no niewątpliwie autorytet obecnych rządzących, stwierdził, że kolejne pana zatrzymanie jest bez sensu, podobnie jak przetrzymywanie urzędniczek Funduszu Sprawiedliwości również jest bez sensu. Co pan myśli, co jeszcze może tutaj prokurator generalny wymyślić? No cóż, no rzeczywiście kolejne zatrzymanie w tej sprawie jest po pierwsze niemożliwe, bo nie pozwala na to kodeks postępowania karnego i w tej samej sprawie, no i tak samo immunitet Parlamentu Europejskiego, jeżeli chodzi o przetrzymywanie księdza Michała i dwóch urzędniczek, no to aż dziwnie mi to powiedzieć, że zgadzam się tutaj z poglądem sędziego Tulei i myślę wielu również ekspertów, których nie można posądzać o sprzyjanie Zjednoczonej Prawicy, bo rzeczywiście no, nie ma żadnych przesłanek. No, w mojej sprawie, no, powiem to z żalem też, mimo że sędzia zachowała się zgodnie z prawem, no, sąd uwzględnił argumenty
merytoryczne, no bo trudno było ich nie uwzględnić, również w obawie przed skandalem międzynarodowym, no i tym, co robiły wolne media. No w przypadku urzędniczek czy księdza Michała liczą może na to, że ujdzie im to na sucho i też no, sędziowie, powiedzmy sobie szczerze, no, nie zapoznają się zbyt dogłębnie z argumentami prokuratury. Mam nadzieję, że pełnomocnicy zatrzymanych, aresztowanych złożą stosowne wnioski. Dzisiaj pan przewodniczący Mariusz Błaszczak też zapowiedział kontynuację i wzmocnienie tych działań międzynarodowych w Radzie Europy i w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mówię tutaj o torturach. Ja wiem, że słowo tortury może dla nas Polaków kojarzy się z czymś bardzo brutalnym, ale współczesna definicja prawno-międzynarodowa tortur to właśnie takie poniżające, nieludzkie traktowanie, z którym spotkał się ksiądz Michał i dwie urzędniczki, pani Urszula i pani Karolina, więc jak najbardziej te działania są potrzebne i konieczne, ale myślę, że najważniejsze jest też to, żeby to wsparcie ze strony państwa, mediów, organizacji pozarządowych i społeczeństwa było właśnie w obronie tych, którzy są niesłusznie przetrzymywani. Te spektakle prokuratora generalnego ewidentnie wskazują na to, że polska władza idzie totalnie w kierunku autorytarnym. Zresztą nowy kandydat na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Republikanów niejednokrotnie wypowiadał się na platformie X.com o Donaldzie Tusku jako o osobie, która tworzy system autorytarnej władzy w Polsce, wsadzając swoich przeciwników do więzienia i ograniczając swobody demokratyczne. Co pan o tym myśli? Proszę zobaczyć, tutaj musiałbym mówić bardzo długo, bo pisałem doktorat na temat rozliczeń i z państwem bezprawia na przykładzie Niemiec, też Polski po 1989 roku. No i z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że tak rzeczywiście jest, bo dla nas może państwo bezprawia kojarzy się z państwem totalitarnym. No tak nie jest, tak? Państwo bezprawia to państwo, w którym są sektory, w których mamy do czynienia właśnie z brutalną reakcją organów ścigania czy innych instytucji państwowych po to, żeby stłumić ten opór. A oczywiście wiele obszarów życia społecznego jest podobnych w swoim takim zewnętrznym kształcie jak w normalnym społeczeństwie demokratycznym, gdzie prawo naturalne i prawa człowieka są przestrzegane. I mamy, używając takiego socjologicznego określenia, pewne kieszenie totalitaryzmu, czy właśnie bezprawia, sektory, i właśnie takimi sektorami jest to, co się dzieje wokół nas. Sprawa Funduszu Sprawiedliwości, która jest wykorzystywana po to, żeby gnębić opozycję, zatrzymywanie bezprawne posłów opozycji, media publiczne, prokuratura, Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, poszczególne instytucje legalnie działające są atakowane po to właśnie, żeby budować państwo bezprawia. Tylko tutaj jeszcze mamy do czynienia z sytuacją, gdy kandydat na wiceprezydenta z ramienia Donalda Trumpa. Donald Trump ma dzisiaj bardzo duże szanse na wygranie wyborów i jeżeli taka osoba wypowiada się w ten sposób o szefie polskiego rządu, no to mamy tutaj sytuację, w której relacje między Polską a jedną z większych potęg świata nie będą się układały dobrze. Myślę, że te relacje będą układały się, Polski ze Stanami Zjednoczonymi będą się układały w najbliższej przyszłości bardzo dobrze, bo nie wróżę długiej przyszłości temu reżimowi Donalda Tuska. Mam nadzieję i jestem przekonany, że coraz więcej Polaków, również tych, którzy dało się zwieść w październiku ubiegłego roku tymi pseudoobietnicami, jeżeli zobaczy, jaką dewastację państwa i jaką dewastację gospodarki dokonuje, jakiej dewastacji dokonuje Donald Tusk razem ze swoją ekipą, no przekona się, że to trzeba skończyć. I szczególnie mam nadzieję, że wielu przedstawicieli tego środka, którzy również, no niestety mówię to z żalem, uczestniczyli w tej nagonce na mnie. Nie traktuję tego oczywiście osobiście, tylko no, patrzę na dewastację państwa, bo to tutaj przede wszystkim chodzi. No, zacznie się zastanawiać, że uczestniczenie w tych bezprawnych działaniach no, nie jest dobre dla nich, no bo za chwilę oni też będą pociągani do odpowiedzialności za współuczestnictwo w podejmowaniu tych decyzji. No i po prostu
prostu dewastacją państwa, więc te wybory w Stanach Zjednoczonych paradoksalnie są również ważne dla Polski. Stany Zjednoczone zawsze były ważnym sojusznikiem Polski i myślę, że zwycięstwo Andrzeja Dudy w 2015 roku też nie było tutaj przypadkowe i mam nadzieję, że te wybory w Stanach Zjednoczonych, powrót normalności, powrót Donalda Trumpa do władzy jest początkiem powrotu normalności w Polsce. Panie ministrze, jeszcze proszę o dwa słowa do społeczeństwa. Taki apel, jak społeczeństwo ma się przeciwstawić tym autorytarnym zapędom rządu. Naszym moralnym obowiązkiem jest solidaryzować się z tymi wszystkimi ofiarami reżimu. Co możemy zrobić, żeby rzeczywiście przeciwstawić się tej niedemokratycznej władzy? To, co rzeczywiście daje siłę, to zapewnienie i poczucie, że jest to wsparcie, że jest solidarność, że jest ta modlitwa. Myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy nie bali się, tak? Bo każde bezprawne, totalitarne czy właśnie autokratyczne władze liczą na to, że ludzie będą się bali, że nie będą zjednoczeni. Bądźmy razem, uczestniczmy też w różnego rodzaju manifestacjach, bądźmy aktywni w mediach społecznościowych. Tylko razem, we wspólnocie, w poczuciu tej solidarności jesteśmy w stanie przeciwstawić się temu bezprawiu, które wokół nas niestety, ale się dzieje i w ten sposób możemy je zakończyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.